Wejdź na handball.pl. Wszystko o piłce ręcznej w jednym miejscu. Handball.pl. Gdzieś taki stan chyba ducha przeżywałyście już w gier po tych przegranych. Paradoksalnie jest troszkę łatwiej, bo już znacie te emocje, czy większa złość, że ten mecz wczoraj tak się ułożył, jak właśnie to wyglądało? Wyglądało to tak, że jakoś trzymałyśmy się w pierwszej połowie, w miarę wychodziły nam i akcje w ataku, i momenty obrony były fajne. To tak w drugiej po prostu odcięcie paliwa i totalna niemoc i w ataku, i w obronie. Oczywiście, że bolą porażki, tak, to nie jest pierwsza porażka na tych mistrzostwach i zbyt dużo porażek. Bardzo mocno to przeżywamy i po prostu nie trafia na formę. To też gdzieś zarzut do samej siebie, bo wczoraj fizycznie nie najlepiej ta nasza druga linia wyglądała. Biegowo chyba Dunki nas w tym elemencie pokonały, w tym decydującym kwadransie w ostatnich 20 minutach. Dokładnie, my siadłyśmy fizycznie, Dunki złapiały wiatr w żagle i pokazały, jak powinno się grać końcówkę meczu na mistrzostwach. I myślę, że każda do siebie ma na pewno pretensje, bo każda z nas chciała pokazać się z jak najlepszej strony. Nie udało się. Ciężko, ciężko. Znacie już pewnie nowe zasady kwalifikacji do play-off Mistrzostw Świata. Jednak to 12 miejsce wcale nie oznacza pierwszy koszyk, ale drugi. I tu trzeba szukać punktów, czy z Norwegią, czy z Rumunkami, bo nasz bilans jak na razie jest gorszy, jeśli chodzi o bramki, niż Słowaczek. Dokładnie, tutaj teraz liczy się każda bramka, każdy punkt i jeżeli nie chcemy być ostatnie w tej drugiej fazie, to musimy w tych dwóch meczach odrodzić się i, tak jak wcześniej powiedziałam, szukać tutaj punktów. Da się wygrać w ogóle z Norwegią, bo to taka drużyna, która uchodziła za model, jeśli chodzi o grę w Szczypiorniaka, wprawdzie bez kilku znanych postaci, jak Ania Edin, czy Lin Suland, czy Katrina Lunde w bramce. No ale wczoraj pokazały też z Hiszpankami, że tutaj absolutnie są w walce o złoto. Oczywiście, że pokazały klasową piłkę ręczną. W sporcie wszystko jest możliwe, my się nie poddajemy. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami ogromne wyzwanie. Mamy dzień wolny i tak naprawdę musimy troszeczkę się zresetować głowy, obudzić się na nowo i przede wszystkim pokazać, że chcemy walczyć. No i zagrać chyba odważnie, tak jak z Rosją. Dokładnie. Handbalowe bransoletki specjalnie dla Ciebie. Dwa rozmiary, aż 10 wersji. Handbalowe bransoletki I Love Handball są w 5 kolorach. Żółtym, pomarańczowym, czerwonym, różowym, zielonym i niebieskim. Handbalowe bransoletki z sylwetkami rzucających zawodniczek i zawodników są w kolorach biało-czerwonym, żółto-czarnym, pomarańczowo-niebieskim, czerwono-granatowym. Zamów na handball.pl lub pisz na reklama@handball.pl.